To nie jest tak, że ja wracam do jakiegoś raju na ziemi. Oczywiście i w Polsce wiele rzeczy należy nadal zmienić, ulepszyć. Sytuacja osób LGBT prawnie się nie zmieniła. Jacek Denel w rozmowie z Deutsche Welle. To pokolenie, które wjechało w latach 70., 80., ma takie poczucie, że musimy być tymi wzorowymi migrantami, nie możemy się skarżyć i w ogóle to jest jakaś niesamowita łaska, która nas spotkała, że możemy tu mieszkać. Częściowo ci ludzie oczywiście dostawali azyl w latach 80. itd. itd. A my jesteśmy obywatelami Unii Europejskiej, przyjeżdżamy do siebie, no i mamy pewne oczekiwania. Znaczy, na przykład mamy oczekiwania, że być może pewne rzeczy się da załatwić w języku angielskim, że można płacić kartą kredytową, że i tak dalej, i tak dalej. Pana mężowi tu jest dobrze? Tak, on tutaj mu się podoba. Pisarz Jacek Denel mieszkał w Berlinie ze swoim mężem Piotrem Tarczyńskim przez 5 lat. Teraz jednak wraca do Polski. Ma dość Berlina, biurokracji, sporów z urzędami. My prawie nie mamy znajomych w Berlinie. Znaczy, to też jest jeden z powodów naszego wyjazdu, nie tylko naszego. To jest jeden z głównych powodów podawanych przez ekspatów w sondażach. Dlaczego w Niemczech źle się mieszka i specyficznie w Berlinie dlaczego źle się mieszka? Dlatego, że nie można nawiązać kontaktów z ludnością miejscową. Nie, osobiście w Berlinie nigdy żadny homofobiczny komentarz nie spotkał, poza jednym polskim, ale z drugiej strony no ja nie mówię po niemiecku na tyle, żeby znać na przykład kody homofobiczne. W związku z tym nie wiem, czy ktoś tam mnie szepce rzeczy, które ja bym w Polsce zrozumiała, a w Niemczech nie rozumiem. Życie gejowskiej pary może być w Berlinie łatwiejsze niż w Warszawie. Berlin jednak jest specyficzny jako miejsce kultury gejowskiej. Z drugiej strony ludzie prowadzący niemieckie organizacje LGBT mówią, że z kolei w Niemczech bardzo rośnie przemoc wobec osób LGBT i że to się zaostrza. Chcecie wrócić do Polski? Chcemy wrócić do lepszej Polski. Jak będzie lepsza, to się zastanowimy. Czy teraz już ta Polska, do której pan wraca, jest lepszą Polską? Nieco. To znaczy faktycznie no, rządy PiS-u odbijały się akurat na moim życiu w bardzo konkretny sposób. Po pierwsze jako na życiu osoby LGBT, no i to była konkretna dyskryminacja, to były prześladowania tej społeczności, organizowanie nagonki państwowej i tak dalej, i tak dalej. Druga strona to była po prostu kwestia pisarska, to znaczy w pewnym momencie polscy pisarze niewłaściwej proweniencji, niewłaściwych poglądów, tacy, którzy krytykowali władzę i rząd i partię, nie byli dopuszczani do rozmaitych rzeczy, do spotkań autorskich w bibliotekach, do spotkań autorskich w ramach dyplomacji kulturalnej, no, czyli to, co dzisiaj na przykład mamy. Tak? I w zasadzie ja 3 dni po wyborach dostawałem pierwsze zaproszenia znowu z bibliotek. Od wyborów parlamentarnych minął rok, ale pod względem prawnym dla osób LGBT w Polsce nie zmieniło się nic. Jeśli chodzi o związki, o osoby LGBT, prawnie nie zmieniło się praktycznie nic od roku 1932. Znaczy od momentu, w którym kodeks Makarewicza zdepenalizował homoseksualność. Tych zasadniczych zmian jeszcze nie ma, czy ochrony przed mową nienawiści ze względu na orientację i tożsamość seksualną, związków partnerskich czy równości małżeńskiej itd. Natomiast dokonała się absolutnie dramatyczna, ogromna zmiana społeczna i to jest pod pewnym względem ważniejsze. Znaczy społeczeństwo już myśli w zupełnie inny sposób, en masse. My w tej chwili mamy badania, które pokazują, że większość Polaków jest nie tylko za związkami partnerskimi, ale w ogóle za równością małżeńską. Są już takie badania. Popkultura, coming outy znanych osób, to, że ludzie mówią o sobie publicznie, moja partnerka, moja dziewczyna, moja żona, mój mąż, to naprawdę bardzo dużo zmienia. Czy to oznacza, że w Polsce jest bezpiecznie? Czy chodzi o rasizm, czy chodzi o antysemityzm, czy chodzi o mizoginię, czy chodzi o homofobię, czy transfobię.
te rzeczy po prostu siedzą w społeczeństwie. No one tam zostały przez wiele, wiele, wiele lat i pokoleń bardzo solidnie wsączone. Więc to nie jest tak, że to zniknęło. Natomiast na pewno jest tak, że jest bezpieczniej niż 4 lata temu, czy niż 5 lat temu. Przykładem dobrym są marsze równości. Przez lata w Polsce marsze równości było parę. A teraz przez lata PiSu to było kilkanaście, 20 parę, teraz już przekroczyliśmy 30. Więc to się normalizuje i na pewno w tej chwili marsze równości w Polsce są bezpieczniejsze niż parę lat temu. Jacek Denel i Piotr Tarczyński pobrali się w Londynie w 2018 roku. Jednak państwo polskie nie uznaje takiego związku. Jesteśmy po prostu stanu niewolnego, to znaczy nie możemy zawrzeć związku małżeńskiego z kobietą, bo to była bigamia, ale poza tym nie mamy nic. Na razie nie możemy się wspólnie rozliczać, nie możemy w zasadzie żadnych rzeczy zrobić takich, poza tym co można zrobić, załatwić u notariusza, no, ale to są rzeczy bardzo powierzchowne. Ja nie mogę decydować o pochówku mojego męża, a ono moim. Są też osoby starsze, no, dla których na przykład kwestia dziedziczenia jest kwestią aktualną. Przez państwo polskie jesteśmy traktowani jako obce osoby. W momencie, kiedy przejeżdżamy przez most na Odrze, rozwodzimy się do momentu, w którym wracamy i znowu zawieramy na Odrze ślub z wody. Do Polski Jacek Denel na stałe wróci już w grudniu. A za czym w Berlinie będzie tęsknił? Świetne markety tureckie ze znakomitym jedzeniem, zwłaszcza z warzywami i zwłaszcza z ziołami. Zioła są absolutnie fantastyczne. Znakomite targi staroci, pchletargi. Fenomenalne, naprawdę uwielbiam berlińskie targi. Na pewno będę na nie przyjeżdżał. Zieleń i brak smogu. Faktycznie to jest coś, co bardzo lubię. I to jest coś, czego mi będzie bardzo brakowało. No i jednak to, że to jest taka dwa razy większa Warszawa położona na Mazurach. Ta bliskość jezior, wody, rzeki jest bardzo przyjemna. Jednak to meandrowanie rzeki wokół jezior i tak dalej pod Berlinem to jest trochę co innego niż ta dosyć jednak równa i prosta Wisła. Co przyniosły pisarzowi te lata spędzone w Berlinie? Na pewno takie poczucie oderwania od własnego świata i to jest dobre. Znaczy, patrzy się z pewnego oddalenia, z pewnej perspektywy i to jest oczyszczające. To jest, daje inne spojrzenie, takie bardziej wyabstrahowane i myślę, że z odległości można zobaczyć pewne rzeczy. Na pewno są takie teksty, których bym nie napisał, gdybym się nie wyprowadził z Polski.